Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Rudy Zrzucaj Nie Gadaj, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę Coriolisa. Wspaniałą przygodę pośród gwiazd, którą do tej pory były dwie sesje i streści. Kto by chciał streścić, co się działo? Myślę, że Gachu chce nam streścić, bo tak na mnie popatrzał, więc nie będę go blokował, proszę. Ostatnią czy dwie ostatnie? Całość. Całość! Pozwól, że otworzę swoje notatki. Tego co pamiętam, mamy się zająć sprawą zaginięcia pewnej pewnej córki bardzo bogatego, wpływowego polityka. Kairo Sham się nazywał, polityk, jeśli dobrze zapisałem. Oferuje za to sporo pieniędzy i no i wynajął do tego prawdziwych profesjonalistów. Szybko odnaleźliśmy w dzielnicy studenckiej jej ochroniarza, który wtapiał się w brać studencką. Ochroniarz skończył dosyć kiepsko. Odebrał sobie życie w ciemnym zaułku, po czym skroiliśmy go z jego rzeczy. No i zostawiliśmy go tam. Po czym postanowiliśmy odwiedzić jej dobrą koleżankę w akademiku. Wizyta była owocna, więc postanowiłem zostać tam dłużej i przetrzepać jej pokój. A w tym czasie moja dzielna załoga miała ją śledzić. No cóż, ja poradziłem sobie świetnie. Zostałem aresztowany za zagrożenie bronią i przebywanie w akademiku. Jak się chyba już dowiedziałem, moja załoga właściwie im uszło na sucho, chociaż zostawili mnóstwo śladów. Ucięli kobiecie palca, ale jeszcze pomyśleli o tym, żeby się jej pozbyć, więc cieszę się, że mieli dla niej trochę litości. Jednocześnie okazało się, że za wszystkim stoi dziwaczny kult, bardzo fanatyczny, chyba białe łzy, tak? Tak. Którzy nie boją się odbierać życia sobie i innym. Chyba tyle. No myślę, że jeszcze na koniec było takie bardzo ważne wydarzenie, które jest zahaczką do dalszych rozwiązywań. I oni gdzieś polecieli? Ja tego nie wiem. Wie o tym moja zielona załoga, ale może zaraz mi to przekaże. Nassim, kiedy wychodziłeś też z posterunku, zauważyłeś, że właśnie tą dziewczynę z akademika, w której pokoju się włamałeś i przetrzepałeś jej rzeczy, za które zostałeś złapany i groziony bronią, bla bla bla. Nie ona cię mija, tylko kiedy ten inspektor cię klepie po plecach, że hehe, głupio wyszło, to ona w tym momencie widzi, że jest wprowadzana w ekskorcie kilku strażników właśnie do posterunku. Nie zauważa cię, widzi, że trzyma się za dłoń, ma zabandażowaną dłoń, patrzy w ziemię i taka jest mocno przygaszona. No dobra, teraz jestem pełen obaw. Niekoniecznie o nią bardziej, jak wyglądają ci drudzy. Pewnie zadzwonisz do swojej drużyny. Załogi, przepraszam. Jakbym miał komunikator, to bym tak zrobił. A nie masz? Nie mam. Mieliśmy komunikator, ale oddałem go Rai, więc zgodnie z umową miałem czekać na niego w akademiku, ale boję się tam wrócić. Myślę, że możemy przyjąć, że na samej stacji istnieje coś takiego jak jakaś budka telefoniczna czy komunikator budka publiczny. Budka komunikacyjna brzmi dobrze. Więc chciałbym pan. Myślę, że na posterunku to też mogą być takie automaty jakieś. Wchodzę do komisariatu znowu. Myślę, że przed komisariatem będą nawet stać. Też mogą być. To wybieram znany sobie numer do kogoś z mojej załogi, kto ma komunikator ze sobą. Z tego co pamiętam, to każdy z nas ma swój poza tobą. Nie, ja dostałem. Ja nie miałem swojego. To masz jego komunikator, gratuluję. Możesz swój zadzwonić. Dzwonię do swojego ulubieńca Jabby.
No, Dżaba, dzwoni ktoś do ciebie z nieznanego numeru. Ej, ktoś nieznany, odebrać? Pewno. Halo? A, no to halo, Dżaba. Żyjecie? A kto mówi? Twój ulubiony kapitan. Jedyny ukochany. Słuchaj, co tam się stało? Bo no, widziałem tą babę, wprowadzali ją na posterunek. Tak się składa, kapitanie, że akurat w tym momencie jesteśmy w biegu. Jak się można domyśleć, uciekamy. A, uciekacie. No ja mam wolną chwilę, więc... Dobra. Myślę, że już uciekliście, jesteście teraz w jakimś zaułku. No to cóż to powiedzieć. Dziewczyna to też jest kultystka i właśnie nas wrobiła. Tak, tak, miała w pokoju tą ikonę jakąś z tymi białymi łzami. Dobra, macie jakieś ciekawe informacje? Dowiedzieliście w ogóle? Dużo trupów. Bardzo dużo trupów. To nie jest ciekawa informacja, no nie chciałem tego słyszeć. Coś więcej? Tak no patrzę, to, że... trochę się zdemaskowaliśmy przed nimi, panie kapitanie. A, słyszę, że jestem na głośno mówiącym. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobra. Ja podaję komunikat Rai. Słuchajcie, no nie podawaj mnie nikomu, spotkajmy się na statku, dobrze? Już za późno. Tak generalnie jak za późno? Teraz będą z portu wylatywać. Przynajmniej tak mówi przez te swoje komunikatory. Gdzie jesteście? No dokładnie. No dalej w tej dzielnicy studenckiej? No po parku. Tam koło parku. Dobra, spotkajmy się w porcie. Chcecie coś zrobić oddzielnie, czy już spotkamy się w porcie? Nie, ja bym się spotkał w porcie. Już. Ja już widzę, że oni sobie średnio radzą bez mnie, więc... Też tak myślę. Czy może chcesz po drodze kupić komunikator? A ile kosztuje komunikator? Nie wiem, nieistotne w tym momencie, potem policzymy. Dobra, kupię sobie komunikator. Więc jesteście w... Na jedynce to 200. No to może być. Więc przeskoczmy, spotykacie się w dokach. Doki są zatłoczone jak to doki. Co chwilę przybywają jakieś promy pasażerskie, promy towarowe. Takie wewnątrzukładowe, bo to wiadomo, te wielkie statki nie parkują przy Coriolisie, parkują przy szkielecie, chyba to się szkielet nazywało, nie jestem do końca pewien. Sieć może być. Nieważne, nieistotne w tym momencie. Na kółę, czyli na tą planetę, którą można uznać za centralną, jednak latają promy. No i tutaj też jest zaparkowana wasza kanonierka. Tłoczno, dużo ludzi przepychają się. Pewnie dużo jest takich handlarzy, którzy noszą ze sobą swoje towary i próbują sprzedać jakieś jedzenie, jakieś rzeczy pierwszej potrzeby, które na szybko można kupić przed jedną i drugą przesiadką. No i komunikator na przykład. Na przykład komunikator i się spotykacie w... Widzisz, że twoja załoga raczej zdrowa, chociaż Jabba trochę wygląda na takiego, który swoje poryju dostał. Co tam się stało? Co tam się stało? Kapitanie, chciałeś zapytać, co im się... Może powiemy, co robimy dla Jabby. Bo trzeba Jabbę opatrzyć. Mówiliście coś o jakimś statku. Coś więcej? Próbuję sobie przypomnieć nazwę. Chyba ona padła. Tak, padła to nazwa. Pewnie macie ją w swoich świetnie przyrządzonych notatkach. Tak, właśnie tam jest. Nie wiem, nie słyszałem tej nazwy, coś
Pokład Hindu? Coś mi się tak... Hindu, ale nie, no nie mogę o tym wiedzieć przecież. Hindu. Jak to? Kapitanie, ty wiesz wszystko. Na pewno o tym wspomnieliśmy wcześniej. Tak, Hindu, to był... Ktoś czad wymazał po prostu. Hindu. Pokład się nazywał Hindu, słuchajcie. Tak. No to kapitanie, no kurde... Głupia Pinda nas wpędziła w zasadzkę, dostaliśmy po ryju, zostaliśmy wrobieni w to, że... Zrobiliśmy to, co zrobiliśmy w tym zaułku ludziom, którzy nas napadli. No i co, jesteśmy tutaj. W międzyczasie zadzwonili do niej na ten komunikator, czyli kultyści. Się zorientowali, że coś jest nie tak. No dobra. Trzeba znaleźć ten statek. On jest w porcie? Czy coś wylatuje? Tak? No dobrze słyszałem? Tak, ma wylatywać lada moment. Albo wyleciał już. Ja bym kapitanie nie potestował, gdyby troszkę moje rany opatrzeć. No. Mamy medlap, nie? Z tego co bierzemy na statku? Tak, macie medlap na statku. No to tam się pakuje i cię podłączymy. Tylko patrzę właśnie jak się leczy tutaj. Przydałoby się zajrzeć w jakiś rejestr przylotów, odlotów. Tylko nie wiem, czy mamy takie uprawnienia. Chociaż mamy tam dużo tych papierów. Możemy spróbować się włamać. Znaczy, no mama Dota Jean takie umiejętności. Jesteśmy wyspecjalizowaną załogą, więc możemy spróbować. Znaczy, na temat odlotów to tak nie dostaniesz informacji od ręki. Albo byś musiał przekonać tego drugiego imienia, nie pamiętam, ale w dokach co rządzi, że nazwy nie pamiętam, nie imienia, że po te informacje musi ci podać. Albo właśnie się włamać do bazy danych, albo spytać przechodniów, no dużo opcji jest, ale ogólnie tak od ręki będzie ciężko wam dostać informacje bez łapówki na przykład. Tylko proszę bez przemocy. Chyba za dobrze wymyślimy naszego znajomego z talentu drużynowego. Jeszcze... Bo mamy taką opcję, nie? Tak. Dobra. Braja, czy ty dasz radę opatrzyć... Nie, no popytajmy się ludzi, czy ktoś widział ten statek. Jeszcze raz się dopytam, statek nazywa się Hindu? Tak jest. Hindu, dobra. Hindu, mówcie sobie jak chcecie, nieistotne. No w takim razie porozpytywałbym po okolicy. Może tych handlarzy, może jakichś urzędników, na co się tu kręcą, jeśli takowych widzę. Tylko wiesz, że oni wiedzą, więc zawsze to może być problem. No ci kultyści srani wiedzą, że wiemy już o nich i słyszeliśmy nazwę statku, więc mogą być problemy, jak dowiedzą się, że ktoś wypytuje o to. Skoro wiedzą, że wiemy, to już bardziej wiedzieć nie mogą. Pytanie do mistrza gry, bo to może mieć wpływ na rozmowy z mieszkańcami. Jak ja wyglądam? Czy ja nie jestem cały zakrwawiony? Nie, to jest tutaj bardziej pobijany w tym momencie. Dobra. Bo jakbym był zakrwawiony, to nie chciałbym... Pewnie te podstawowe gdzieś jakieś rany, jakieś otarcia, to już tego nie odgrywaliśmy, ale to logiczne, że żołnierz sobie zatamuje krwotok, a nie będzie chodził i krwawił. Oj, krwawie, jak do tego doszło. Dobra. To wynika chyba z tego, że cię opatrujemy. W sensie fabularnie cię opatrujemy, ale generalnie odzyskuje, że ten chyba jeden damage na tak, hit point na godzinę? Tak, na godzinę. To samo sam się, póki nie jesteś, nie masz rany krytycznej, to się nie ma czym przejmować tak naprawdę. No to tego jednego chyba mogę sobie dać już, nie? Tak, myślę, że jednego możesz już dać. Dobra. Okej. No to jak kapitan nasz rozpytuje, to ja chciałem skorzystać w takim razie z naszego pokładowego komputera i przeszukać sobie sieć.
Czy przypadkiem gdzieś nie zaszczędała się jakaś taka informacja o statku Hindu, który przybył, może jest jakiś bloger, co już lubi robić fotki tego typu stateczków, może jakaś informacja będzie przypadkowa. Może dać mi super jakąś trudność, jeśli uważasz. To znaczy jest... hakujesz, czy tylko przeglądasz sieć? Hakuję. No to rzucaj. Ktoś mi pomaga. Raja, pomoże? Mogę ci pomóc. Chyba, że masz tego więcej, to ja tobie. A nie, mnie nie stawi źle u mnie. Dobra. Pomaga, że daje ci jedną kostkę, tak? Datagina, tak? Tak. Ja mam 6 tego. O. No to okej, to pomaga, jak się pomagasz, to jedna kostka, tak? Z tego co pamiętam, tam jest tak. Wtedy chyba. Dobra. No. Dwa sukcesy. O. No, no to dwa sukcesy to więcej niż jeden sukces, więc pewnie ten sukces wydasz, żeby to zrobić szybciej. Zakładam. Tak, włamałeś się, myślę, do kapitanatu portu, tak, kosmicznego portu oczywiście. Tak, od razu znalazłeś nazwę tego statku. Jest zarejestrowany na jakiegoś tam... Zaraz podam nazwisko. Jest na Zohara Sabahwala zarejestrowany. To jest jakiś drobny przewoźnik. I widzisz, że przed chwilą właśnie wyruszył i masz kod transportera jego, co nie? I ten kurs zarejestrowany to jest zarejestrowany na pasmo steroid, że się kierował. A wraz z nim też nie słychać czysto. Wywołuję naszego kapitana, który poszedł gdzieś tam do portu. Mam komunikator, więc możesz to zrobić w każdej chwili. Właśnie to robię. Halo. Pytanie na imię. Jak tam? Czegoś się dowiedziałeś? Że pomarańczowy jest modny w tym sezonie? Ciężko. Ciężko idzie. Dobrze, mamy numer tego statku, w sensie jego transpondera i wiemy, na kogo jest zarejestrowany i gdzie ostatnio się kierował. Tak, on wyruszył dosyć niedawno, jeszcze dodam, a wraz z nim w rejestrze odlotu jest, że jeszcze wyruszyły dwa statki razem z nim. Zarejestrowane, może nie razem z nim, ale zarejestrowane na tego samego człowieka. Jeden się nazywa Janahan, a drugi An Al-Quad. Jeden wyruszył w stronę portali, a te dwa lecą właśnie w stronę pasa asteroidów. Tam powód wylotu to misja wydobywcza jest zapisana. No to generalnie to wszystko przekazuję naszemu kapitanowi. Jak już przyjdzie na miejsce. No, lecę na statek. Więc... Zgaduję, że wszyscy są na pokładzie naszej Libry Cudownej. Tak, już grzeje silniki. Doskonale. Mamy tylko na pana kapitan. Jak zwykle. My czekamy. Pan kapitan usiądzie sobie. Czekałeś i nie doczekałeś. Na swoim kapitańskim fotelu. I co? Rozkaz do odlotu. Ten Salah to nachylał się nad tobą, to wskazuje gdzieś przed nas, no i za tym statkiem. A może tak powiadomić kosmonautom, że wylatujemy? No to już twoja robota. Opuszczenie doków. Dobra, skoro to moja robota, czy się przed chwilą dowiedziałem, no to w takim razie wywołuję kapitanat i proszę o pozwolenie opuszczenia. Tak, uda się kursem 34-56 za 5 minut, zwolni doki na początku powoli. No znasz procedurę, co ja ci tam będę mówił, znudzony głos ci odpowiada.
Znam oczywiście opłatę dokującą proszę uiścić w ciągu najbliższych 15 minut, inaczej zostaniecie pochwyceni i zestrzeleni. Standardowo przekraczam prędkość dozwoloną. Przepraszam, koriolis. Tak, wasza kanonierka, może ją trochę opiszmy, to jest Azuk. Kanonierka, czyli statek bojowy, można powiedzieć, że postrach wszelkich piratów, ten typ statków, wyposażona w działo akceleracyjne, w dużo innych rzeczy. Oprócz tego macie też na swoim statku, to od razu, żebyście wiedzieli, czym się posługiwać, macie też, to się nazywa countermeasurements, jakoś tak, to jest, jak ktoś do was strzela, możecie go spróbować zmylić. Macie też coś takiego jak data pulse, a to jest atak informatyczny na inny statek. Oprócz tego macie standardowe wyposażenie, medlab macie, ale też macie skuter kosmiczny. Czteroosobowy stateczek, bo to raczej tylko tym można nazwać, gdzie się cztery osoby wsiadają do malutkiego pojazdu i możecie wlecieć z hangaru w przestrzeń kosmiczną. Ponadto, co ja tak patrzę, to wy macie możliwość wchodzenia w atmosferę. To nie jest zbyt oczywiste, statki raczej nie są przystosowane, jako że wielki odrzut z tyłu i brak skrzydeł nie pomaga latać w atmosferze w standardowych statków. Wasz statek za to ma jakby na króciutkich skrzydłach obracane silniki, które mogą się obrócić w dół i wtedy bardziej jak AV-ka latać. Jest w miarę opancerzony, bo macie aż 5 pancerza. Jest w miarę szybki, niezbyt manewrujący i ma dosyć oczywistą sygnaturę, więc jeżeli misz gry wyda punkty mroku, aby uruchomić wadę waszego statku, łatwiej was wykryć. Co jeszcze ważnego powiedzieć, żebyście nie zgubili się światu? Latanie z transponderem jest obowiązkowe, ale oczywiście można go wyłączyć. Żeby zlokalizować statek z transponderem, trzeba wlecieć na odległość swoich sensorów. To nie jest możliwe w całym kosmosie. I tyle. A może statki, jak poruszają się do jakiegoś miejsca, to lecą po konkretnym kursie, żeby... Wiecie, kosmos się rusza, to się leci czasami kilka dni, więc lecą po stałym kursie, żeby trafić w to miejsce, które będzie ta planeta, kiedy będzie za tyle dni, a nie po prostu na planetę, bo by lecieli po łuku strasznie. I tyle chyba o kosmosie informacji. Jak coś, to pytajcie. Ale gdzie chcecie lecieć? No, za którym statkiem? Bo kapitan powiedział za statkiem, a dwa poleciały w pas asteroid, a jeden leci prosto do portali. Ale ten Hind w pas asteroid, tak? Tak, on w pas asteroid. To w pas asteroid. No to wyznaczam kurs w takim razie. Zresztą. Lepiej złapać wiernik niż jedną. Myślicie, że jak oni wiedzą, że my wiemy, że jest statek, który się nazywa Hidu, to nie będą chcieli nas specjalnie nim zmylić? To jest pułapka. Takie znaczy, rozumowanie. Jeśli przez godzinę zrobili tak sprytny plan, żeby nas zmylić... No mają 3 statki i mogli to wymyślić. Ale właśnie, kapitanie, to jest istotne, bo może kapitan się czegoś dowiedział w akademiku, jak nas nie było tam. Tak, że lepiej nie grozić nosiciowi akademika bronią. To od razu taka moja rada pierwsza. Po drugie, jak już się to pogrozi bronią, lepiej nie zostawać w tym miejscu zbyt długo, to... No a trzecia, no wszędzie co się dowiedziałem, no dowiedziałem się, że ta jej koleżanka jest kultystką. Tak w ogóle to zgarnęła i no zgarnęła ją policja. No winąłem się z nią w przejściu. I jeszcze coś... No znalazłem taką figurkę. No, wyciągam nos za pazuchy.
no tą figurkę, tą pani łez, no to z tymi białymi łzami, no ale myślę, że sami lepiej się dowiedzieliście, że ma swoje za uszami. No niewątpliwie była to szokująca informacja. No ale... Chyba tyle. To tam trochę wierszy poczytałem, no ale to nie dla mnie. Gdyby nie policja, to już by dzisiaj pewnie wierszy nie pisała. A przynajmniej miałaby utrudnienie. Dobrze. Podróż na pas asteroid to jest odległość 13 jednostek astronomicznych. Czyli przy waszej prędkości jest to 3 dni podróży. Oni poruszają się mniej więcej w taką samą jak wy prędkością, więc macie, oni mają niecałą godzinę nad wami przewagi. W metrach to jest, w kilometrach, to by trzeba było liczyć, to jest masa kilometrów, to jest poza zasięgiem wzroku, to jest poza zasięgiem sensorów. Po prostu zakładacie, że tam się poruszają. Jakbyście chcieli ich dogonić lub wyprzedzić, byście musieli no coś zrobić z silnikami, mówiąc krótko, je żyłować, żeby spróbować to zrobić. Czy Sala chce dać do pieca, czy nie za bardzo? Jest tylko współwłaścicielem tego stateczka. Pytanie, czy Leia by dała radę coś zrobić? Właściwie tak. Może byś wyjdzie z tej swojej nory i tam coś zrobi. Spróbować zawsze można, tylko... To co? Gaz do dechy? Próbuj. Tak, no udzielam pozwolenia. To myślę, że to jest kwestia technika, żeby się nie stopił reaktor niż pilota, bo on tylko tam naciska na maksa, więc... Ja pan... tak nacisnę przycisk. No dlatego ty ciśnij, a ty się postaraj, żeby wycisnął. Czekam, aż będę miał co wycisnąć z tego złomu. Maszynownia musimy lecieć warp 9,9, tak? Dalej tam, bo skawara szybciej się rusza. No nie, zamienimy się w jaszczur. Zrób to 6 parsaków. Więc rzuć na majsterkowanie, technikę, nie wiem co to. Technologii. Ktoś może jej pomóc. Patrzę, czy mogę. A co to za umiejętność jest? Technologia. Jest. Tylko musisz posiadać technologię. No ja nie mówię, ja jestem. No ja mam na 2, więc mogę ci pomóc. Czy właśnie teraz nie pamiętam. Zawsze to tylko jedna kostka? No chyba jedna się dodaje. Plus jedna wtedy mi się dodaje. No to ja mam technologię, no, pomagam. To schodzę tam do ciebie, żeby coś tam nie pogrzebać. Się. No to chyba... Myślę, że bardzo się pomodlę o to, żeby to się udało. Ja ci z technologią to nie pomogę, ja od 2 dni no, staram się ogarnąć nowy komunikator. Jest. Sukces jeden, więc tak. Odpaliłaś te silniki, wyżyłowałaś się tam, zawory poprzekręcałaś na maksa, Salach tylko pewnie ze strachem w oczach obserwował zegary, jak wchodzą na wszystkie czerwone pola i się nie zatrzymują, dochodzą prawie do końca skali, reaktor się zrobił czerwony, zaczęło śmierdzieć na całym statku spalenizną. Myślę, że to pan kapitan raczej gdzieś tam z ramienia patrzy na co się dzieje z tymi wszystkimi kontrolkami, Bez zrozumienia, no i... Czerwony to dobrze? Bardzo dobrze. Czerwony oznacza turbo, kapitanie, znaczy, że jest zajebiście. Tak ma być. No szczęście waszych adwersarzy statek jest zapewne stary i wysłużony, więc nie rozwija przepotężnych prędkości w kosmosie, mimo że miał przewagę. I po, myślę, 7 godzinach takiego intensywnego żyłowania w końcu macie szansę ich dogonić. Pewnie jeszcze poza zasięgiem sensorów jesteście w tym momencie, ale też wiecie, że rachunek za paliwo będzie przeogromny po takim żyłowianiu. K-
Kapitanie, jak ich zobaczymy, to najpierw rozmawiamy, czy najpierw strzelamy? To jest dobre pytanie. Ja mam jeszcze jedno. Czy moje mind pointsy się odnawiają na maksa? Tak, czy już po tym czasie wam się wszystko na maksa odnowi. Pytanie jest raczej, czy chcecie wyłączyć transponder i lecieć po cichu, czy lecicie tak w oczywisty sposób? Ja bym wyłączył. To nielegalne. Gadamy się, czy taranujemy. Tak jak golenicie ciowi bronią, jak się nas nie przekonałeś. Dlatego, to znaczy, powiem tak, pytanie, czy... Zawsze mieliśmy awarię, no. Pytanie, czy my damy radę z nimi porozmawiać, bo jak do tej pory no nie byli zbyt rozmowni. Tylko idąc od krok dalej, jeżeli ich zastrzelimy, to co? Jaki będzie efekt? To też jest problem. Zawsze można z nami porozmawiać i udawać głupa. Że wyłączymy transponder, złapiemy ich sygnał i będziemy śledzić, gdzie w ogóle się udają. A może podlecimy i na tym naszym skuterku kosmicznym po prostu kapitan do ich statku podleci, porozmawiamy, poczekamy. Sam? Ja już próbowałem z nimi rozmawiać, więc... No ktoś musi pilotować ten statek, więc ja raczej nie mogę opuścić posterunku. A ja pilnuję działa, więc no... W sumie, kapitanie, ty nie pilnujesz żadnego sprzętu na tym statku, więc... Pilnuję was. Cały czas pilnuję, żeby nasze... Pilnuję najważniejszego kapitału na tym statku, czyli ludzi. Bo bez was nie ma tego statku. To gdzie byłeś, jak była zasadzka? Wiecie co, to... Macie rację, jeszcze zanim... To podejmiemy do decyzji, musimy to przegadać. A my mamy pacyfikować. Powiem tak, biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność. Chciałem was przeprosić, bo popełniłem błąd. Błędnie uwierzyłem, że dacie sobie radę beze mnie, dlatego już nie popełnię takiego błędu i będę was zawsze pilnował. Cieszę się, że wyszliście z tego cało, ale mogło być gorzej. Byliście dość nieodpowiedzialni, ale wciąż jesteście moją załogą, więc was szanuję. Dlatego dosyć tych niesnasek, weźmy się do roboty. Dziękuję. Czyli wyłączamy transponder. Tak. Śledźmy ich. Myślę, że jakikolwiek... Czy w ogóle jest możliwy abordaż kosmiczny? Tak, jest. Jest. Wasz statek jest nawet do tego przystosowany. A właśnie pytanie takie, czy jak tam dowiedzieliśmy się tych pewnych rzeczy o tym statku, to wiemy, jaki to jest klasy statek? Tak, prom. Prom. Chociaż prom. Jest adnotacja, że to nie jest już, jak to się robi, no, że jest przerobione, że to nie służy już oryginalnie jako prom. Znaczy powiem wam tak, nigdy nie jestem przeciwny, że tak powiem, szturmowi, abordażowi tego typu rzeczy, ale widząc, co oni ze sobą robią, no to obawiam się, że ostrzelanie i próbowanie przemówienia im do rozsądku może skończyć się tym, że jeszcze się wysadzą idioci w powietrze, więc... A wiesz co, w sumie miałeś sukces więcej, to ci powiem nawet, że było, jest tam wzmianka, że no bo jednak broń na statku to jest coś, co warto zarejestrować, że mają wyrzutnie torped. No poza tym mają wyrzutnie torped, więc... To znaczy... Może jestem głupi wystarczająco, ale naszą misją jest odzyskać córkę naszego zleceniodawcy, więc może po prostu się tam zakraść, ją zwinąć i odlecieć. Dokładnie. Ani nie rozmawiać, ani nie ostrzeliwać. Ja bym ich śledził teraz. Tylko tak, żeby nas nie wykryli. Zgadzam się całkowicie. Też pytanie, gdzie jest ta córka, czy na tych statkach, czy u celu? No ale... Zobaczymy, dobra. Tutaj mają dwa statki, może jak gdzieś wylądują, to da radę się zagrać po nim, zobaczyć, co tam się dzieje. Ale z tego wszystkiego, bo to jednak wyliczenia matematyczne robią za was komputera niż wy sami, powinniście być mniej więcej w ich zasięgu, a nie odczytujecie ich transpondera. Muszą też lecieć z wyłączonym. Cóż. Co było do przewidzenia?
przyłapani na łamaniu prawa. Bardzo nieładnie z ich strony. No ale... Dobra. Wyłączamy, w sensie mamy wyłączony swój transporter. Dobrze, teraz powiem tak, jeżeli chcecie pasywnie ich wykrywać, to musicie próbować na średnim zasięgu. A jeżeli chcecie aktywnym, już możecie go spróbować z dalekiego. Tylko, że to waszą sygnaturę podwyższa o plus 2, jeżeli aktywnie wykrywacie. Nie, to spróbujmy pasywnie. Znaczy też jeszcze jedna sprawa. Jak myślicie, dokąd oni lecą tak w ogóle? No właśnie, to się zastanawiam, czy możemy jakieś obliczenia zrobić, żeby jakby inaczej po tym, po ich trajektorii obecnego jakby kursu wytoczyć ewentualny punkt, do którego zmierzają? Tak, zmierzają do czegoś, w sumie tak, macie jakieś tam mapy gwiezdne, więc właśnie asteroid, jakaś placówka wydobywcza, wydobywają uran. Czemu nie uran? Jest oznaczona jako taka placówka, która jest na minimalnej załodze, jako nie, ogólnie w tych kartach handlowych, jako taka nieopłacalna, możliwa do porzucenia, ale jeszcze trochę czynna, jeszcze ktoś tam pracuje. Czyli jak można się domyślać, ja masz szmuglerów. Jak idealne miejsce dla kultu. Dobra. Powiem tak. Jeśli oni tam dolecą, to możliwe, że po prostu będzie ich tam dużo, tak? Więcej niż damy sobie radę. Możemy te statki przechwycić, jeśli nie będzie na pokładzie córki. No dziewczyny, której szukamy, to po prostu polecimy no, na tą stację, no, zobaczymy, co tam się dzieje. Pewnie, jeśli nie będą mi mieli na pokładzie, to pewnie gdzieś w rejestrach może gdzieś będzie wspomniane. Myślę, że warto by tam było wszystko przejrzeć, więc skoro mamy jednostkę bojową, no mamy przeszkolenie. Ja bym ich zaatakował tutaj. Ja bym kapitanie jednak nie atakował. Czap. No co ty? Tak czy siak, jeżeli chcecie ich śledzić, musicie ich znaleźć. A żeby ich znaleźć, to ten, kto siedzi przy sensorach, musi wykonać rzut. Tak trzeba zrobić. Sensor, operator, raja z tego, co widzę, jest. No dobra, to ja ci pomagam standardowo. Technologia będzie, tak? Co ja mogę robić no komandem? Rozkazywać. Gadać. I oczywiście mi się teraz pytanie. Chodzić statkiem, to w walce komand ustala inicjatywę i wydając rozkazy zwiększasz możliwości załogi. Ja myślę, że się pomodlę, bo czuję, że mamy przez ranę, więc... Nie wiem, czemu. Ale móc się módl. Wiara czy nic uda? Dużo czasu mamy. Pierwsze modlitwy są lepsze. Tak. Lecicie w tej ciszy, w mroku pomiędzy gwiazdami, może chyba, że sobie sami puszczacie muzykę, ale mrok między gwiazdami jednak jest bardzo nieprzyjemnym miejscem. Jest to miejsce, w które w religii, w ikony jest po prostu jako piekło opisywane i sama siła mroku pomiędzy gwiazdami jest odpowiednikiem szatana, żeby tak bardzo zrozumiale to opisać. I kiedy tak skanujesz pasywnymi sensorami, w końcu wykrywasz. Wykrywasz dwa statki. Dwa promy. Jeden z wyłączonymi transponderami. Wiecie, gdzie są. Więcej informacji no to w takim skanie nie uzyskacie. Nie ma szans. Ale jesteście w stanie ich śledzić, albo ich spróbować zaatakować, albo się nawet spróbować zakraść, jeżeli aż tacy jesteście
ambitni. Bo teoretycznie da się nawet wylądować na innym statku i dopiero wtedy się zorientują. Ale to jest czysta teoria. Ja jestem za opcją zakryć. Ja też. Tylko od razu mówię, ja zostaję na miejscu, to ktoś tu musi pilnować dział. W takim razie rozkaz ataku. Nie będę tam się sam zakradać. Pewno na wrogi statek. Ale dlaczego? Kapitanie, masz komunikator, będziemy na łączach. I to i co ci powiem? To, no, no, pomocy, no, pięciu gości do mnie strzela? A jak się czują targi, może mnie zaatakować i uszkodzić ewentualnie na przykład z silniki manewrujące, ale... Dokładnie. Kapitanie, czy to jest sugestia? Nie strzela. Kapitanie, czy to jest sugestia, że nie będziemy atakować, jeżeli zakradnę się tam z tobą? Czy... Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Czyli chcesz tak naprawdę zawierzyć swoje życie mi na tej misji. Dobrze. Całe życie tak, no to tak robię. Znaczy, posłuchajcie, sprawa jest prosta. Albo próbujemy się zakraść i po prostu robimy abortaż. Bo po tym, co nam pokazali, to wątpię, że uda się z nimi pogadać. Tam przejrzeć do ich rejestry, poszukać córki, mam nadzieję całej zdrowej. Albo po prostu atakujemy ich, uszkadzamy statki, no, żeby nie mogli się dalej ruszyć. No i sprawdzamy, co będą i sprawdzamy, co się uda znaleźć w resztkach. A może działanie dwutorowe? Czyli my atakujemy statek, oni skupiają całą swoją uwagę na ataku, w tym czasie ktoś idzie się zakraść. To by było mega trudne, bo kiedy następuje walka, to statki zaczynają manewrować i wtedy trafienie takim skuterkiem w jakiś statek jest prawie niemożliwe. Też nie wiem, czy podczas walki chcemy sobie to pozwolić na utratę jednego załoganta, który będzie na samobójczej misji w małym promie pośrodku bitwy. No to niech decyduje kapitan. To opcja. Władza składa się z ciężkich wyborów, które mogą zaważyć na losie całego horyzontu. Czuję albo na jeżeli... ciężar korony. Albo kapitan, jeżeli masz problem, to demokracja. Nie, nie, nie. To jest przereklamowany ustrój. Więc kapitan siada na swoim ulubionym fotelu, udaje zamyślonego. W salach podleć, podleć do nas, na zasięg broni. No i Jabba, strzelaj. Tak jest. Jednocześnie. Dodatkowy rozkaz. Czy my wiemy, czy ten drugi statek... czy to jest przed nami Hindu? Czy wiemy, że to jest one Hindu? One są obok siebie. Hindu, jeden jest, tak, nazwy są. Jeden ale z Hindu. Ale do Hindu i Jana, czy Alkaj? Alkaj. Jana. To są te dwa statki. Dobra, to... Obydwa są według tych rejestrów wyrzutnie torped. No wyrzutnia torped to... Coś, co wypuszcza torpedę na zewnątrz, nie jest skomplikowane. Tak. Tego Janahana można zniszczyć. Hindu wolałbym tylko uszkodzić. I zobaczyć, co jest w środku. Ogólnie tego już się znajdujecie w zasięgu swojego działa akceleracyjnego, więc możecie strzelić. Pamiętajcie, że mówiłem, że macie też do atakowania komputerów. Możecie wyłączyć jakiś statek. No to może to zrobić. To wyłączamy Hindu. A tego drugiego. W drzazgi. Dobra, czyli co, strzelam? Dobrze. To ja sobie jeszcze tylko przed rozpoczęciem akcji mówię w głowie, byle tylko ta dziewczyna właśnie nie zginęła za chwilę. No to chyba możesz rzucić sobie w końcu na komanda, nie? Bo coś to masz, żebyśmy mieli jakieś bonusy. Co chcecie zrobić w ogóle? W końcu... No ja manewruję statkiem tak, żeby ułatwić Jabbie strzał z Tak, rozkaz na pewno pomoże, to wystarczy rozkaz, nawet bez rzutu, wystarczy rozkaz. No ja manewruję statkiem tak, żeby Jabba miał łatwiejszy strzał z tego działka na razie, żeby unieruchomić Hindu, tak? Bo to nam zależy.
A potem będę improwizował. To kto wtedy pierwszy rzuca i na co? Chyba kapitan. Na razie nie wchodzimy w walkę, bo to będzie zaskoczenie totalne, okay. Więc po prostu darujmy sobie te rzuty. Na trafienie też automatycznie trafi się. No, te statki lecą stałym kursem, to jeżeli masz czas przycelować, to jest formalność dosłownie. Jeżeli chcecie ich zaatakować tym wirusem, że tak się wyrażę, to wtedy to wymaga testu, no bo to wymaga hakowania po prostu ich systemów. No to tym wirusem chcieliśmy w pierwszej kolejności. No to muszę jednego skakować. Skoro tak, to może najpierw strzelić ten mniej ważny, a potem wirusem próbować. Tylko ten Hindu miał torpedy, tego co kojarzę, nie? No on obydwa mają. No właśnie, to można zwalnąć, a tak to spróbujmy, jednego nieruchomimy. Nawet jak będzie próbował nas zwalnąć torpedą, to może będzie miał gorzej, nie? Pod tym względem, że i tak musimy robić test na wirusa, a trafisz zwykłą bronią od razu, nie? Doczytałem, wirus wyłącza jeden moduł, jeżeli się uda test, czyli możecie torpedę wyłączyć na przykład. Nie można tylko wyłączyć trzech podstawowych, jak podtrzymywanie życia, reaktora ani mostka. Dobra, ja nie dyskutuję, wydawaj rozkaz i ten. Rozkaz, kapitanie. Dobra. Rozkaz będzie... Strzelaj, Brzanachana. I co, rzucam, czy ten pierwszy... Nie, automatycznie. Znaczy, rzuć, trafisz tak czy siak, ale możesz mieć dodatkowe sukcesy i mu zrobić większe kuku. Okej. Z plusami jakimiś? Czyli rzucam najpierw na komanda, tak? Tak jest. Na komanda, 0. Poproszę. No możesz dorzucić 3 kości do tego strzału, panie Joppa. No i to będzie piękny rzut. Ten rzut był fajny, może dorzuć tylko 3 kostki teraz. No spróbujmy. Niech los zdecyduje. Przypuśćmy, że rzuciłeś 3 kostki łącznie. Dziękuję. Na 11 kości 1. Zawsze coś, mogło być 0. I to był... Sukces w teście oznacza, że cel otrzymuje uszkodzenia. Patrz poniżej. Super. To był strzał z tego akceleratorowego działa. Tego w ten statek na J. Możesz mu zadać krytyczne uszkodzenie. Jeżeli bardzo chcesz. Bardzo chętnie. Dobrze. Ja sobie rzucę. Patrzę 2K6, zobaczmy co wypadnie. Wypadło 9, a uszkodzenie krytyczne statku 9 to... Wybucha. Modu podtrzymujący życie. I po córce. Uszkodzenie projektora grawitronowego. Statek traci napęd. Pojazd nadal porusza się do przodu ze stałą prędkością, ale nie można wykonywać żadnych akcji. Więc w którego strzelałeś, mówiłeś? W tego na J. Tego na J. Tak, tak. Tak, trafiasz ten statek akurat od tyłu, to logiczne, że ci się w silnik trafiło. Trafiasz prosto w silnik. Silnik, widzisz, że ten projektor w sumie silnika rozlatuje się na kawałki, wybucha w malutkiej kuli ognia, no i momentalnie gaśnie do zera i widzicie, że wpada w dryf, nie traci całą sterowność, leci przed siebie. Dalej mogą wam odstrzelić torpedo. No i się teraz już po wystrzale, mówiąc krótko, bardzo się oczywiście zrobiliście, że lecicie za nimi, więc przechodzimy w fazę potyczki gwiezdnej. To teraz, panie kapitanie, proszę rzucić na dowodzenie, bo to ustala pana inicjatywę.
Więc dwa sukcesy. Tu się liczy najwyższa wyrzucona kostka. No to 6. Widzę, że pojedynek gigantów. 6. Masz 2 szóstki czy jedną? 2. 2 szóstki. To ty jesteś pierwszy, potem jest z tego statku na Hy, którego znowu nazwy zapomniałem, ludzie. Hindu. Hindu, Hindi, nieważne. I trzeci to ten G, który jest w dryfie, więc... Cel H, cel J. Tak jest. Dobrze. Faza, bitwa statków składa się z poszczególnych faz. Pierwsza jest faza rozkazów, gdzie wszyscy kapitanowie w tajemnicy wybierają rozkaz, jacy wydają i wykonują te z dowodzenia. Więc teraz, jeżeli masz na simie przy sobie kartkę, chciałbym, żebyś zapisał na niej, jaki rozkaz wydasz i potem mi go pokażesz w odpowiedniej fazie. Ja też sobie zapiszę, żeby nie było, że mnie oszukuje. Wezmę jakąś ładną kartkę. W końcu na rozkazy. I rzuć na dowodzenie. Czekaj, jest tylko muszę wydać rozkaz. A, właściwie. Dopłacenie. A, może powiem ci, jakie rozkazy są. Rozkaz jest... Możesz kazać naprawiać, unikać, odwrót albo atak. Odwrót. Tak, to był strzał ostrzegawczy, wiejemy. Wykonałeś test, tak? Mhm, mam 2 sukcesy. No, tamci dowódcy są niedoświadczeni, nie udało im się wydać dobrych rozkazów. I przechodzimy do drugiej... do punktu. Jest to faza inżynierii. Inżynier pokładowy rozdziela punkty energii statku i wykonują konieczne naprawy. Że nie mamy inżyniera w waszej załodze, to myślę, że po prostu Raja będzie zarówno i inżynierem, i od sensorów, więc teraz możesz wydać punkty energii. Ogólnie, żeby strzelić, jest potrzebny punkt energii. Do niektórych działań punkty energii dodają dodatkowe kości. Jak wejdziesz w kartę statku, to tam masz, widzisz, że masz punktów energii łącznie. Tak, widzę, jest 5 punktów energii statek ma. Łącznie. Tak. I tak chyba tak. Powinnaś móc sama nawet przydzielać pod zdjęciami waszych postaci. Są takie malutkie pola, w które możesz chyba kliknąć. Mhm. Czekam. Jak weźmiesz załogę, zakładkę. Masz załogę, zakładkę. To było pytanie. Na karcie statku masz. Masz tam na przykład kapitan krew? I pod komand tak. Masz takie pola niżej, pod jakby tą kartą z jego rejonu. Czy tam możesz zmieniać? Bo w sumie nie wiem, jak działa z perspektywy graczy karta. Czyli jak przydzielam graczom te punkty energii, to... Teraz przydzieliłem kapitanie 4, czy możesz to zmienić? Chyba musi mieć pozwolenie. Nie mogę. Dobrze, to ja to... ogólnie, żeby strzelić, jest potrzebny punkt energii. A reszta dodaje plusy do wykonywanych czynności. Okej, okay. Kto z nas strzela na tym statku? Pilot. No, chyba Gunner. Jabba. Masz 5 punktów do rozdania. Dobra, to zrobię tak. Jestem w tym zupełnie nowa, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jabba dostanie 2 punkty, bo strzela. Kapitan dostanie... Nie dawaj, ja jestem wystarczająco energiczny. A na przykład rozumiem, że to, żeby tam, nie wiem, jakieś manewry czy naprawy, to też trzeba tych punktów?
Nie, manewrować Góra? Można bez tego. Tak, znaczy nie, ona musi dać mi punkty w zależności jaka jest klasa statku, nie? Bo jest, akcje pilota kosztują liczbę punktów w klasie okrętu, nie? Czyli 3 musisz, żeby poruszać statkiem, manewrować. No, czyli ja muszę mieć 3, nie? Żeby w ogóle manewrować statkiem, bo to jest energia jakby tego, naszego statku, nie? Z reaktora, więc kapitanowi nie są do rozkazu potrzebne punkty, nie wiem, energia silnika, nie? Aha. Tam ci wróciłem zresztą, jak jest czat, co nie kosztuje punktów w ogóle, nie? Czyli... Mhm. Reaktor. No to dałaś 2 generowi, daj 3 pilotowi. Dałam 2 generowi i myślę, że... Bo tu mówiłeś, jaka jest klasa statku? Dałam 3 pilotowi. Ja muszę 3 i tak dostać, żeby zrobić manewr. W sensie, jak kiedyś będzie wolny punkt energii, to możesz mi dać, to sobie komunikator tam podładuję. A, pokażmy te rozkazy, jakie dałeś. Pokaż do kamery i przeczytaj. No dałem atak, nie wiem, czy będzie widać. O, tak, tu jest. Wiesz co, to może ja to będę... O, jest atak. Jest atak. Ja dałem temu uszkodzonemu, proszę. Też atak. Atak, a temu drugiemu obrona. Odwrót. Odwrót, przepraszam. Atak uszkodzonemu, odwrót sprawnemu. No raczej ten uszkodzony się nie odwróci. Byłoby to dla niego trudne. I tak nie dostaną z tego powodu punktów dodatkowych, bo mi się nie wyszedł test, ale wiesz, mieli nadzieję. Dobrze, po fazy inżynierii możesz jeszcze oczywiście zrobić przeciążenie reaktora, ale przez to, że go żywowaliście, nie pozwolę na to. I teraz możesz przeciążyć reaktor, naprawić lub naprawę uszkodzeń kadłuba wykonać, naprawę uszkodzonych systemów, naprawę krytycznego uszkodzenia, naprawę modułu albo otwarcie śluzy powietrznej możesz wykonać. Kapitanie, możesz się przewietrzyć. Dobrze, więc zakładam, że nic z tego nie weźmiesz, więc przechodzimy do fazy pilotażu. Okej, okay, no to ja robię w takim razie, w razie czego, że tak powiem, manewr wymijającego do nas jednak chcieli wystrzelić z torpedy albo z działek. W takim razie. Unik, tak? Tak, taki zapobiegawczy. Tak, to oni dostaną karę w liczbie wyrzuconych przez ciebie szóstek na pilotaż. Tak. Pilot. Czyli karę Modlę jeden. Się. Możesz teraz... Módl się. Modlę się do mojego ryzykanta. To ryzykowny. A to... O, ale... Ja mam tylko pytanie, czy dodajesz sobie kostkę do pilotażu za twój talizman? Oczywiście, bo dodałem go. Okej. Okay. 3 sukcesy, no to teraz będzie was bardzo ciężko trafić. Trochę trzęsie, trochę dodał gazu, tu zwolnił, ale możesz też wykonać jeszcze więcej akcji, tylko każda jest z bonifikatorem minus 12. Nie, to na razie starczy. Sara, musisz tak wiercić. Teraz jest faza sensorów, czyli próbujecie się nawzajem namierzyć. Oni będą próbować robić odwrót. Myślę, że jak to było w The Expanse, za dużo nie gadamy. W tym przeciążeniu. Oj tam, możemy jak w Star Treku, cały odcinek przegadać, jak tam się statek przeciąże. Oni wykonają odwrót, więc jeszcze raz zapytam pilota, czy nie chcesz na pewno ich godzić, bo teraz w tym momencie ten statek sprawny jest poza waszym zasięgiem. Czyli mogę zmienić mój zamiar, tak? Częściowo. Tak, czy mogę, drugą akcję mogę wykonać, tak? Tak, bo tylko z modyfikatorem minus 2. Dobra, to w takim razie chcę się zbliżyć do niego. W sumie to ja im rzucę, czy on w ogóle mu się uda oddać. Jest to dobry pomysł. A, dobra. Czekaj. No dobra, podejmijmy te dwie ostatnie kostki, to mam tylko sukces jeden. Nie mu się nie udało oddalić od ciebie. Ale nam się udało go dogonić, więc tak, nie ma problemu. Ale jeden segment bliżej będziemy. Tak. A wy się przemieszczacie, a tamten nieruchomy po prostu został w miejscu i jest teraz jeszcze bliżej was.
ale przy okazji gdzieś tam jakiś obrót stateczkiem, żeby... A, obrót, żeby trzepać wszystkich. Tak jak w tym Star Treku, teraz wszyscy muszą robić przed ekranem. Teraz jest faza sensorów, czyli operator sensorów ma do wyboru kilka akcji. Jest to namiar, żeby bardziej efektywnie w kogoś strzelać, to trzeba go namierzyć. Inaczej dostanie się minus 2 do testu ataku z działem. Aha. Możesz zgubić namiarę, tylko że to... Wszystko kosztuje jeden punkt energii. Tak, czyli już nie możesz tego robić. No nie daliśmy do tego. I po fazie operatora, tak. I po fazie operatora. No nie będę ukrywał, też pierwszy raz prowadzę bitwę kosmiczną w Coriolisie, więc nie pamiętam o takich rzeczach, więc teraz przejdźmy. Jabba sobie poradzi. Ale zdałaś energię, więc... Znałaś tak, moc. Poznałam energię, więc będzie lepiej. Tak. No, też pierwszy raz grałem w bitwę kosmiczną. I'm doing my part. Poznałaś moc. Oni wydali wszystko w lecenie, więc spoko. Ale ten będzie was próbował namierzyć, ten uszkodzony. Nie są najlepszą załogą w kosmosie. Dobrze, przechodzimy do fazy ataku, więc... Panie Jabba, pan zaczyna. No to ja strzelu. Za mój rozkaz dostaję jakieś dodatkowe kostki? Tak, tyle ile wtedy wyrzuciłeś. Czyli to było... Dodatkowe dwie. Więc plus dwa, więc na zero rzucasz, bo miałbyś minus dwa. Więc rzucasz na broń. Sukces! To jest trafienie. No, trzeba by można liczyć. Dobrze, że ci krzyczę nad duchem, bo jeszcze mógłbyś spudłować. Namierzasz go tym działem akceleracyjnym, działo wypuszcza z siebie przyspieszony pocisk, bo jest akcelerowany, hehe. Przemierza przestrzeń kosmiczną i trafia go w kadłub. On będzie próbował oczywiście... On ma pancerz wbrew pozorom. Jak mi kapitan zaczyna przez komunikaty jakieś głupoty gadać, to wyłączyłem komunikaty na chwilę. Pewnie ledwo go trafiłeś przez to, że ci gadał. I on wyrzuca jedną szóstkę na pancerz, więc redukuje o jeden swoją bubę. Akceleracyjne działo zadaje jedno obrażenie, więc po prostu uderzasz w kadłub, ale niewiele to daje. Robiłem co mogłem. Oni za to wystrzelą w waszą stronę torpedę. Mają minus 2. Torpeda leci w waszym stronie. Na szczęście wasz wspaniały pilot w salach, prowadząc manewry unikowe, wymija tą torpedę. Ona leci gdzieś w przestrzeń kosmiczną i ślad po niej zaginął. Ale ci drudzy też mają torpedę, więc będą chcieli strzelić z niej. Bardzo jakie szczęście jest po prostu. Z wami są ikony, z nimi nie. Druga torpeda też przemknęła obok was. Cóż, wiecie, że raczej w takim probie więcej niż 3 torpedy się nie zmieszczą, 2 to góra, zwłaszcza, że to dosyć drogie jest. Więc kto wie, ile mi tego zostało. Przejdźmy bardzo do... amunicję. Przejdźmy z powrotem do tury pierwszej, czyli wydanie rozkazów. Dobra. Nie będę ukrywał. Jedni będą cały czas próbować uciekać, a drudzy będą próbować was atakować, póki mają was zasięg. Są aborderzy? Ja jesteśmy w odwrocie teraz.
kurda. Ja też cię będę ukrywać, że, że rozkaz, no, że rozkaz ataku będzie. Więc... No. Jest co, Salah? No, nie, no nie Salah, Jabba. No jak ty wyłączyłeś dobry komunikator, to słyszysz, no, że to po prostu no, przez ściany głos mojego no, wbudowanego w gardło do megafonu. No, ale siedzisz na jednym mostku spokojnie. Tak, no, przez, ale i tak legata z megafonu, to chodzi. Kapitan. Zwróci się na duchu. No, na minimum. No, przed tym głosem nie da się, nie da się ukryć, no nie da się uciec. Jak w kreskówce, nad uchem z megafonem. Dawa! Dobrze, panie inżynier, co robisz z punktami energii? Pytanie do załogi, czy będzie nam potrzebne latanie pilota? No, obawiam się, że tak, bo musimy się do nich zbliżyć. Dobra, pilot... potrzebuje dwóch. Chyba nie potrzebuje dwóch. Dobra, to pilot zostaje na trzy, ja sobie daję jeden i Java zostaje z jednym. Okej. Dobra. To teraz faza pilotażu. No dobra, to ja chcę jak najbardziej do nich zbliżyć. Ten ma. No bo nie sam rozumiem jeszcze w jakie, ile musisz tam pokonać, jaki dystans? Jeden, żeby był abordaż. Jeden. Jeden starczy, dobra. Chyba, że na ten unieszkodliwiony, to już teraz. Nie, no to nasz na Hindu. Zbliżyliśmy. Okej. I teraz byś musiał z minus dwa... Minus 4 bym miał właśnie. Nie, to dam jeszcze tę możliwość strzelania przy Jabie. W następnej rundzie sobie zrobimy abordaż. Minus 3 byś miał dokładnie. No kapitan chyba też widzi nasze obliczenia, więc pytanie. Czy chcemy teraz już zabordażować się, czy niekoniecznie? Wydają rozkaz do ataku, więc dobijmy tych pajaców w tym drugim statku. Dobra, no to zostaje na tym minimalnym dystansie, żeby jeszcze trzeba mógł sobie rozstrzelić. Raz, a dobrze. To znaczy wy chcecie zniszczyć ten statek Hindi, tak? Teraz? Nie, na J. Statek J. W który strzelałeś, Jabba? Ten na J. A, ten na J strzelałeś. A, to źle zrozumiałem, przepraszam. My się skupiamy na tym na J. Hindi tam sobie zafunie. Chcemy rozwalić J, a Hindi kultura... Aha, rozumiem, rozumiem. Dobrze, to źle zrozumiałem. To pierw wykańczacie pozostawionego samotnie. Tak, dobrze. Tak, ale chcemy też, żeby Hindi uciekł. Dobra, on rzuci sobie na ten pilotaż mimo wszystko, bo on chce uciec. No i zostaniecie dalej w tym nierozstrzygniętym, bo on też ucieka. Więc teraz pytanie, czy może jednak Sala chce go golić mocniej jeszcze? Nie słychać cię, Sala. O, czyli pozwalasz mi pomodlić się do ryzykanta jeszcze? Znaczy, to chodzi, że czy chcesz tą drugą akcję wykonać, bo cały czas zapominam, że to możesz, że to oni też muszą odpowiedzieć pilotażem. Dobra, zaryzykuję, kurde. Wcale się nie boję, a żyłuję tam, C1. I na minus 2 będzie druga akcja, nie? To jest. Dobrze. A sukcesy, panie. Tak. Ściskam w ręku figurkę gracza. Aj! Możesz mu przez okno pomachać. To nie działa. To prawda dzieli was jakieś tam, nie wiem, kilometr odległości, ale może jak ma lornetkę i patrzy, to zauważy, że machasz mu. Dobrze, to teraz sensory. Sensor ma już jedną
jedną energię, z tego co pamiętam. Halo? Pani sensorystko, namierza pani? Ja właśnie czytałam, co tam się dzieje. Też mam pytanie, czy nasz gunner, może wybierać, z jakiej, no, jakiej broni używa, jeśli chce tym wirusem uda uderzyć? To w sumie sensor uderza wirusem. To, chodzi o ten target lock, tak? Tak jest. Okej. Dodaj sobie plus jeden, bo on ma oczywistą sygnaturę dosyć. I wykonaj rzut na Gino danych. Pytałam, co tam jeszcze jest w tych rzeczach. Najlepszy rzut. Tyle sukcesy. Tak do tej pory. Czyli cztery kostki do strzału będziesz miał. Może być au, a może nie być. W końcu to szóstek tylko szukamy. Oni będą próbować oczywiście was namierzyć. Ale ich kony nie mają w opiece jak na razie, bo się pomodlą. Nie skomentuję tego. Nic, żadnego sukcesu nie wyrzuciłem do tej pory. Są w kiepskim kulcie. Ikonę opuściły. Widać, są heretykami. No dokładnie. Jabba, czyni swoją powinność. Dobra, no to kończymy tego na J już. Jaki ma modyfikator w takim razie? Plus 4. I ode mnie plus 1 za rozkaz. Czyli plus 5. Jadro kości i dwa sukcesy. To są dwa sukcesy. Pomóc się, kurde. Nie wiem. To jest tylko zabawa, modlę się. To jest tylko zabawa, modlę. To zdanie wypowiedziane jest... brzmi dziwnie. To jest trzech Salaha, to jest tylko zabawa. Okej. To je... tylko gra. Jest lepiej. Przynajmniej są trzy sukcesy. Możesz mu teraz zadać obrażenie krytyczne też. Zamiast więcej obrażeń normalnych, po prostu strzelić krytyka. To tak samo rzucam, czy...? To rzucam dwoma kaszustkami i sprawdzam w tabeli. Dobra. Warto zadać krytyka. Coś mu wyłączysz. Córka polityka umiera. Koniec gry. Koniec gry. No to jak mu zbieram 10 tych punktów z tej, co tam, ciemności, jak się nazywają? Mroku chyba są. Ogólnie to jakbyś go zabił, to czy nie istotne, ale chciałem zobaczyć jak mocno. Trafiłeś w główne przewody plazmowe, więc w momencie kiedy go trafiasz, widzisz, że cały statek zaczyna iskrzyć i w tym momencie gaśnie całe światło. Całe światło na komputerze Rai, który tam cały czas namierza. Momentalnie pokazuje się ikonka, że statek, wszystkie systemy wyłączone, nawet z podtrzymywaniem życia, nawet z grawitacją, wszystko się wyłączyło. Czyli teoretycznie jakbyście chcieli uratować załogę, macie jeszcze na to chwilę. Kapitanie już nie mają szans, zajmiemy się Hindi. Skąd wiecie, że tam nie było tej dziewczyny? Ryzykujemy. Przypomnę słowa kapitana, on to wziął na siebie, to jest jego decyzja. Ja mówiłem, że nie. Ja też mówiłam, że pewnie nas oszukają z tym... Hindi. Przepraszam bardzo, mówię swoim megafonem, to nie jest czas na takie rozmowy. Do abordażu. Dobrze, żeby przyspieszyć ten abordaż, to rzuć na komanda, rzuć na pilotaż i rzuć... I to będzie koniec rzutów sobie. Bo załóżmy, że wszystkie punkty energii dodacie pilotowi, tak? Czyli ja mogę... mogę dać rozkaz do pilotowi, tak? No, pilotuj lepiej, tak? Nie da się, panie kapitanie. Nie da się?
Piękny rozkaz. Aż tyle masz możliwość. Chyba nie masz, nie, jest atak odwrót tylko. Odwrót. O nie, atak. Atak zapewnia też premię do przemieszczania się w kierunku wrogiego statku. Abordaż jest atakiem. No, do abordażu. To mój rozkaz. Czyli trzy kości mam, tak? Tak, trzy kości dodatkowe. Tutaj łącznie cztery. Nie, nie, nie. Ściska mi komę. Nie, w porządku. Dałeś. Jest okej. Okay. Myślę, że inżynier przekaże ci też plus 2 do energii, tak? Więc... Chyba, że nie. No tak. Przecież było, że potrzebny nam jest... Czyli sobie na 0 plus 4 masz łącznie, bo tam minus 2 jest abordaż. On nie wyrzucił żadnego sukcesu, bo to jest przeciwstawny test, więc już chyba mi się uda abordaż. Salachu, możesz... Teraz musisz bloka otworzyć. Salachu, możesz opisać, jak to zrobiłeś. Jak do nich podchodzisz, gdzie się przyłączacie do niego. Oni nie mają żadnego airlocka dedykowanego do abordażu, więc możecie się po prostu przyssać gdzieś i będziecie musieli zrobić dziurkę w kadłubie. No oczywiście, gdzieś tam z boku statku przyczepiliśmy nasze... Co ona się nazywa? Jakieś tam pewnie... Jakiś rękaw pewnie. Jakiś rękaw na tej zasadzie. Ale nie, to nie było z jakąś wielką gracją. To było szybko, błyskawicznie, z wielkim hukiem, ale nie słychać dźwięku w kosmosie, więc tylko nas zatrzęsło porządnie. Tak, w kosmosie nie słychać, ale w kadłubie się ten dźwięk, tak. Jak metal o metal gwałtownie uderzył. Te klamry magnetyczne zaskoczyły i... No cóż, po takim abordażu on już nie ma szans uciec od was. Jest mniejszy, więc nawet jakby na full się odpalili, to po prostu w salach, póki jest przy sterach, może kompensować to. Nawet komputer to kompensuje, te ruchy. Więc on już nie ucieknie. Teraz, no cóż, teraz jest ta faza, że wyrównanie atmosfery możecie zrobić, albo wejść tam podciśnieniowo, że tak się wyrażę. Nie, teraz raczej to ta pierwsza opcja, bo chyba nie mamy to się różni. Skafandrów. Jak ubierzecie skafandry i wypompujecie im powietrze, będą się mniej opierać, jeżeli nie mają skafandrów. No jest to na pewno jakiś sposób. Ale jeżeli ktoś nie ma skafandrów, będzie miał bardzo długi dzień na tym statku i za długo nie pożyje, bo to oprócz braku powietrza od razu cały chłód się dostanie do środka, więc hipotermia gratis. Jest bardzo duża szansa, że nasza córka, której szukamy, nie ma skafandru. To nie jest nasza córka. Ale zanim, to jest nasza załogowa córka. Zanim wejdziecie tam do środka, to tylko... To są nasze pieniążki. To tylko was upewnię, upomnę, że strzelanie na statku kosmicznym, zwłaszcza takim małym jak Prom, jest bardzo głupim pomysłem. Mówiąc krótko, jeżeli nie będziecie mieli sukcesów testu strzelania, strzelicie w poszycie i zależnie jaką bronią, tak będziemy rozpatrywać. Karabin na pewno przebije i zacznie się rozstrzelnienie. To ja, kapitanie, proponuję, że ja tutaj zostanę i zaczekam. Już powiedziałbym coś o zostawianiu mnie, ale... Ale tego nie powiem. Powiedz, kapitanie, masz najlepsze doświadczenie. Dobra. Czy my możemy się jakoś to podłączyć do ich systemów? Tak, żeby przekazać im komunikat? Tak, możecie ich wywołać po prostu. Może odpowiedzą. To najpierw może spróbujemy... Ej, Raya, może spróbujemy ich ten... ich komputer zhakować. Tak, żebyśmy nie musieli ich wywoływać, tylko tam się prosto, kapitanie, odezwiesz prosto do nich. No w sensie o to mi chodziło, żeby się odezwać przez ich systemy. Chcemy po prostu ich wywołać. Chcecie ich skakować? Dobrze, to się załatwimy jednym z testem przeciwstawnym. Kto więcej sukcesów, ten oczywiście przejmie kontrolę nad wrogim statkiem. Oni mogą aktywnie próbować wasz statek przejąć w tym momencie. I oni dostaną plus 2 z racji, że to jest ich statek. Robimy to razem? Czy jesteś czym innym zajęta? Nie, no już dostaliśmy się do abordaży, więc mogę ci pomóc. Oni wyrzucili jeden sukces. A ja się modlę. Nie wyszło. Ups.
Pomyślałem... Piesek się zgadza na ryzykowną akcję salacza. Cóż, w salach coś tam zaczyna kliku, kliku, kliku. Może nawet polecenia głosowe typu tam, nie tak, wiem. Tak, raczej na głos. Schokuj w mainframe, a w tym momencie komputer wyświetla, na panelu kapitana wyświetla awarię podtrzymywania życia. Podtrzymywanie życia na waszym statku zostało wyłączone właśnie. Macie jakieś no, pół godziny zanim się udusicie, 15 minut zanim zaczniecie mieć zawroty głowy. No, mogę próbować jeszcze odzyskać statek? Testem, tak? Tak. Na ten dżin danych? Tak, możesz, ale będziesz musiała wyrzucić przynajmniej dwa sukcesy więcej niż oni w przerzucie. Ale oni już rzucają z zerem teraz. Ja wam dam mój statek hakować. Patrzę na ten czerwony wykrzyknik. O! O, patrz, dwa sukcesy. Po prostu patrzę na tą walkę no, w tym kokpicie, na tą walkę hakerów między dwoma statkami. Jestem pełen podziwu. W połowie drogi do swojego tego, do swojej kajuty po egzoszkieletu. Szybko się patrzę na Salaha. To wydać ten statek, to od razu go przepijesz gdzieś. Kuchałem swoich rad. Tak, odcięłaś po prostu ich komputer od swojego i przywróciłaś, ale no już teraz oni mają bramkę otworzoną, więc jak będziecie próbować tego jeszcze raz, to znowu będziecie iść po skafandry. To nie ma co marnować czasu. Jadą się, bierzcie broń. Tak, nie mam, możemy tak ustawić komputer, żeby ewentualnie kontrolował ich, jakby próbowali jednak tam włączyć silniki i odlecieć? Tak, to jest niemożliwe w tym momencie. Jak już przedokowaliście do nich, złapaliście się ich, to komputer automatycznie skompensuje wszystko, bo jest bardzo blisko. Jak jest akcja, to sala chwyta za broń oczywiście. Przygotowany jest. Ja przepuszczam wszystkich przodem. No myślę, że i tak musi technik pójść przodem, wypalić dziurę w kadłubie, tak. Albo jakoś otworzyć włas awaryjny, cokolwiek tam jest, więc ona musi to siłowo, no to też raczej można się spodziewać, że oni będą na was czekać na dole. Osłaniam was. Ale no myślę, że... Oczywiście technika naszego, potem kapitana. Dobrze. Czy Raja zakładasz swój egzokombinezon? Tak, zakładam. W sumie też jestem. Wystarczy swój założę. To dobra myśl, bo chyba go sobie wziąłem. Pamiętaj, że masz minus 2 do testu zwinności, opartych na zwinności Salachu. Raja tego nie ma, bo jest wyszkolona w egzokombinezonach. Wiem. Ja stwierdziłem, że wolę 0G wziąć. No okej. Okay. Wow, wybaczcie, egzokombinezon? Niesamowity. Świat jest pełen niespodzianek. No ale jak pacyfikowaliśmy wtedy na asteroidzie zmontowaną kolonię... No wtedy was zostawiłem, pamiętam. Dobra. Teraz jak tak sobie pomyślimy, to tych pacyfikacji jest o wiele więcej, niż by jednemu człowiekowi życia starczyło. Więc Sala chyba ma bujną wyobraźnię. To był po prostu bardzo długi, bardzo krwawy konflikt. Był na jednej pacyfikacji i uciekł razem za kapitanem. Dobra. Nie, z kadrę straciliśmy przez to. Posłuchali Salaha. Otwieraj tam to przejście. Dobrze. Otwierasz przejście. Myślę, że to jest włas awaryjny. Żeby to miało sens, bo nie wiem, czy przypalić się przez kadłub by było tak proste. Otwierasz ten włas awaryjny, wyrównuje się ciśnienie pomiędzy statkami. Otwierasz go gwałtownie, wskakujesz do środka, Raja, czy kogoś przepuszczasz, czy pierw zaglądasz jednym okiem, jak chcesz to zrobić?
straży. Jeśli mogę się wciąć, chciałbym z tym swoim cudownym no, megafonem w gardle to najpierw ich próbować zastraszyć. Wszyscy na statku rzucić broń. Jeśli to zrobicie, nie stanie się wam krzywda i zachowacie swoje życia. No, myślę, że to rzut na komand jak najbardziej. Albo na manipulację, co wolisz? Na jedno wychodzi. Ale myślę, że manipulacja tutaj i mam do tego plus 2 za megafon. Op. 2 sukcesy. No, jeden sukces więcej niż oni. Chociaż się pomodlę nimi. Mają tych punktów mroku tyle. A to dodaję, nie wiem czemu, ale dobra. Słyszysz jakieś na dole takie... Ktoś jakby przystąpił z nogi na nogę? Jakby ktoś, jakieś szepty pomiędzy tam, nie jesteś w stanie usłyszeć coś, ale ktoś zaczął rozmawiać ze sobą takim przyciszonym głosem, bardzo zdenerwowanym. I w tym momencie skończymy sesję. Widzów zapraszam na kolejną część, a graczy też zapraszam na kolejną część. No.